z Ewangelii według świętego Łukasza. Potem wyszedł i udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Towarzyszyli mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość, jakby rzut kamieniem. Upadł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Jezus Chrystus podczas ostatniej chwili w Ogrodzu modlił się, rozmawiał ze swoim Ojcem, Bogiem. Wiedział, że za chwilę musi wykonać plan zbawienia. Wiedział, że zostanie wydany, biczowany, ukrzyżowany, ale wiedział, że zmartwychwstanie trzeciego dnia, bo tak uznamia Pismo. Wiedział, że zbawi człowieka. Moi drodzy, za chwilę będziemy przeżywać drogę krzyżową. Będzie to czas refleksji nad własnym życiem. Zobaczmy siebie podczas tej drogi krzyżowej. Gdzie się znajduję? Czy jestem z tym tłumem, który idzie i krzyczy: ukrzyżuj go, bo Jezus mi przeszkadza? Czy może jestem wśród apostołów, przy Maryi i cierpię sam z tego powodu, że Jezus Chrystus za mnie oddał życie w tak straszny sposób, jakim było ukrzyżowanie? Moi drodzy, każda stacja drogi krzyżowej pobudza nas do refleksji na temat naszego życia, ale i również zaprasza nas do czerpania z łaski, którą daje nam Jezus Chrystus. Cierpienie Jezusa podczas drogi krzyżowej jest pięknym przykładem miłości Boga do człowieka, do mnie i do ciebie, do każdego z nas. Podczas jednego z objawień święta siostra Faustyna usłyszała od Jezusa takie słowa: córko moja, rozważaj często cierpienia moje, które dla ciebie poniosłem, a nic ci się wielkim nie wyda, co ty cierpisz dla mnie. Jezus zaprasza nas do podjęcia dobrych decyzji, które będą uświęcać nasze życie. Moi drodzy, niech ta droga krzyżowa będzie dla nas takim czasem refleksji nad własnym życiem, nad własnymi krzyżami dnia codziennego, abyśmy je potrafili rozważać z perspektywy krzyża zbawienia Jezusa Chrystusa.
Yeah.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za dar drogi krzyżowej i za dar zbawienia dla każdego z nas poprzez krzyż. Święty Grzegorz z Nyssy mówił, że źródło pragnie, aby z niego pić. Zapraszasz nas do tego źródła, którym jest miłość, miłosierdzie, poprzez które chcesz uświęcać każdego z nas. A ta droga krzyżowa była dla nas czasem popatrzenia na własne życie, gdzie mogę jeszcze zaczerpnąć Bożego miłosierdzia i uświęcać swoje życie. Szczęść Boże!